Naturalnie o ogrodach odcinek 173. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingham Jacek Naliwaj. Katarzyna wcale nie na ciepłych yy, wyojarzach, pomimo tego, że na Facebooku wrzuca jakieś piękne ogrody z Malty. Nie, nie, to tylko jej projekt gdzieś tam się tworzy. Tak, Katarzyna, dzień dobry. Dzień dobry, tak, nie, nie, nie z Malty, to jest e, ten ogród, który wrzuciłam na Facebooka dzisiaj, to jest przepiękny ogród, który jest w Wenecji, Ach, on, został, on został na początku założony, jak był w ogóle oryginalnie założony przez e, Napoleona, więc to tak trochę, wiecie, trudna sprawa, napoleona? E, kontrowersyjna. Nie, nie, ja nie, projekt, ja nie projektuję tego ogrodu, ja się nim inspiruję. Ja projektuję ogród w Nicei, który w sumie jeszcze bliżej Napoleona, ale podobny klimat i uwielbiam ten ogród w, w Wenecji. Bardzo ciekawe, jeżeli ktoś z was ma możliwość obejrzenia um, programu w Montidona o ogrodach we Włoszech, on odwiedza ten ogród i rozmawia z, ogród, z, o, z osobami, które go stworzyły. To są ogrody królewskie w Wenecji i to jest niesamowita historia, ponieważ on przez wiele, wiele lat, w ogóle Wenecja była taka trochę porzucona um, i przez wiele, wiele Lat ten ogród był również porzucony i tam były pozamykane wszystkie um, bramy, i tak dalej. I dopiero kilka lat temu on został odrestaurowany i został obsadzony naprawdę naturalistycznie, ja uważam. Bardzo mi się podoba. Także tam po prostu y, inspirowałam się doborem roślinności w takich zacienionych lekko zakątkach w tym ogrodzie w Nicei, który projektuję. Ale ja jestem, ja mam bardzo gorące projekty w tym roku i następny projekt to będzie projekt w Sycylii. I wtedy już chyba będę musiała y, niestety, niestety, ale y, tam odwiedzić ten ogród. No ale... To już jest duży, to już, nie, bo to już jest duża sprawa, to już jest gruba sprawa, to będzie ogród kolekcjonerski składający się z ponad 100 odmian pomarańczy. Wow. Mam nadzieję, że wszyscy usłyszeli ten cudzysłów, który rozdzielał słowo niestety od innych, żeby Kasia będzie musiał niestety pojechać na Sycylię. Ale liczymy, Katarzyno, w takim razie, jak pojedziesz na tą Sycylię, że będą kolejne delegacje. zdjęcia. To będą delegacje. kolejne, kolejne fajne zdjęcia które będziemy mogli podziwiać. Słuchajcie, dzisiaj w lutym w ogrodzie ekologicznym, o tym mówić będziemy. Mówić będziemy o wysiewach w lutym, ale nie na początku, bo chciałbym, żebyśmy mówili o wielu innych rzeczach. Sprawdziłem, co byśmy przed rokiem, Katarzyno, mówili w lutym w ogrodzie ekologicznym. Słuchałeś naszego podcastu? Sprawdziłem opis naszego podcastu, A, i myśmy okay. wtedy na początku mówili: jeszcze wstrzymajcie się do połowy lutego z wysiewami. Zobacz, no nic nam się tak... przez, roku nie, przez rok nie zmieniło zupełnie. Cały czas mówimy: zaczekajcie, zaczekajcie. Ja wiem, że ręce świerzbią, ja wiem, że gotujemy się do tych czynności, ale o wysiewach później, Katarzyno później o wysiewach, było pytanie na live i myślę, że warto by było powtórzyć teraz w tym podcaście traktującym o lutym. Czy luty jest czasem, w którym powinniśmy się jakoś zająć sadzonkami, które czekają na posadzenie do donic czy do gruntu na naszych parapetach w ciepłych miejscach? Było pytanie o pelargonię wówczas. Mhm. Ale mamy przecież na swoich parapetach często sadzonki szałwi, jakichś bazylii ozdobnych. Swoją drogą w Twoim sklepie są przepiękne te sześciopaki bazylii krzywiastej. Jeszcze są? Jeż, jeszcze są. Powiem no, Ci, że ja w ubiegłym ja już, roku... Ja już mam swoją odłożoną, ja ją uwielbiam. Ja w ubiegłym roku posadziłem tę bazylię krzywiastą w szklarni pomiędzy pomidorami. Ależ mhm. pięknie się rozrosła. No. Pięknie, pięknie kwitła i dawała taki zapach, że, wiesz, że te małe, zwykłe bazylie w ogóle nie równały się zapachem, kolorem, tą ferią barw od tej bazylii krzywiastej. No dobrze, ale co z tymi sadzonkami, które czekają na parapecie, czy już je zacząć jakoś pobudzać do życia, czy już je zacząć zasilać, żeby one zaczęły rosnąć? Ja myślę, że nie zaszkodzi raz na parę tygodni dodać do, podlewa, do wody, którą podlewamy, troszeczkę tego nawozu naturalnego humus, tak się nazywa, z hodowli dżownic, jak najbardziej. Albo troszeczkę płynu bokashi, ale w ogromnym rozcieńczeniu, dlatego, że teraz nadal jeszcze tego światła jest mało, więc jeżeli będziemy karmić rośliny, i to całkiem naturalnie karmić, ale jednak karmić, to one mogą już dostać takiego troszeczkę Spida. pomysłu na to, żeby rosnąć, dokładnie. No i wtedy wiadomo, że to one będą rosły, rosły do nieba. Ale mogę wam sprzedać takiego tipa. Jeżeli chcecie na przykład, jeżeli macie jakąś ulubioną plargonię, ja mam tą swoją Maurin e, świętą, którą zawsze o niej mówię. Ta, co u mnie na parapecie? Tak, całkiem możliwe, bo ja już się nią na pewno podzieliłam z tobą. Ja, ym, ja bym chciała zrobić z niej sadzonki. W związku z tym ja ją y, troszeczkę wcześniej zaczęłam podlewać, ale moja ma... Słuchajcie, teraz tak, słuchajcie, to jest w ogóle... Niesamowite. Sięga Moja ma 1,50 chyba jeszcze raz. Także piękne sazoneczki będą po prostu. Ale ona maliście na tej całej swojej, że tak powiem, wysokości. Ona nie jest łysa, ona nie jest taka rachityczna, ona jest taka, wiecie, przypakowana, porządnie rośnie, dlatego że jest na najbardziej słonecznym parapecie. No niemniej jednak w domu jest też ciepło, bo to jest w tym pokoju. W każdym pokoju mamy kominek tutaj, jest kominek w tym pokoju, w tym jadalnym, gdzie ona jest na parapecie, więc jest ciepło. No i jeszcze w słońcu jest. Także, wiecie, możecie troszeczkę się bawić tymi roślinami, sobie, je, że tak powiem, przygotować do sadzonkowania, Ale to. To jest dobry moment na sadzonkowanie. Jeżeli wasze rośliny, na przykład właśnie szałwie czy bazylii, jeżeli przezimowaliście bazylię wewnątrz, zaczynają już troszeczkę ruszać do góry, to też możecie przecież spokojnie pobierać z nich sadzonki. To nie jest żaden problem, ale starajcie się, że jeżeli podlewacie częściej rośliny, teraz, zaczynacie podlewać częściej rośliny, jeżeli zaczynacie podlewać rośliny z nawozem płynnym, naturalnym oczywiście, to za, za naprawdę musicie i im zapewnić więcej światła, więc jak najbliżej tej szyby Moje pelargonie wręcz są przyklejone, dlatego że one się przecież jeszcze później obracają, liście i kwiaty w stronę słońca. Więc one są takie, jak ja patrzę na zewn z zewnątrz na mój, na mój dom, to one są takie wszystkie przesane tymi liśćmi do szyby. Ładnie to wygląda, bardzo pięknie to wygląda, jak na jakichś obrazach, wiecie, impresjonistycznych wręcz, ale oczywiście. Od środka pomieszczenia to tak średnio wygląda, dlatego raz na jakiś czas ja je odwracam. Bardzo mi przykro z tego powodu. One znowu muszą zrobić ten obrót ku słońcu, namęczyć się, ale, ale przez jakieś, przez kilka dni przynajmniej widzę te piękne liście. Ja już sobie ja wyobrażam, wyobrażam tak, że... takie pelargonie ze skoliozą, czyli takim skrzywieniem <laughs> bocznym kręgosłupa, odwracane raz do jednego, jedną stroną do światła, raz drugą stroną, żeby właśnie się prostowały. A wiesz? Tak, słuchajcie, i w ogóle pelargonie są ekstra, dlatego, że jeżeli macie słoneczne parapety, to możecie na zimę przynosić do domu te pelargonie, które macie w ogrodzie. Latem sobie wystawiać je na, na, na balkon, na taras, do ogrodu, do donic i one naprawdę będą nadal kwitły w domu. Jeżeli one będą miały wystarczająco światła, to te, i te pelargonie takie zwykłe, babcine, te takie hmm, horton, takie ogrodowe tak zwane, tak zwana rabatówka, one spokojnie, y, nawet te pelargonie angielskie, ale one potrzebują naprawdę mieć dużo słońca i ciepło. Tak jak ja zawsze opowiadam, najbardziej kapryśne, um, ale możecie sobie je y, utrzymywać w ogrodzie i on, y, przepraszam, na parapecie, i one nie będą potrzebowały od Was dużej doniczki. Ta moja Maurine rośnie sobie w takiej niewielkiej doniczce. Y, Takiej ceramicznej, zwykłej, za parę złotych i świetnie dają radę. Ja pamiętam, nigdy nie zapomnę miałam kiedyś taką znajomą robiłam dla niej ogród w tam Wielvertoft, jak mieszkałam jeszcze w innej części świata. I Diana miała w kuchni, na takim troszeczkę, troszeczkę zacienionej kuchni, w bardzo starym domu, wiecie, 500 lat miał ten dom, grube mury, um, grube mury z kamienia, ten parapet też taki głęboki i gdzieś tam ta palargonia stała, i jak i ją znałam chyba, ja się z nią chyba tam z, z, znałam z 10-15 lat i on, ta palargonia tam cały czas stała. I, słuchajcie, I i ona naprawdę sobie spokojnie tam kwitła. Um, bardzo, bardzo reliable, można na nich naprawdę polegać, na pelargoniach, ale mówię o takich pelargoniach hortorum, tak takich ogrodowych, zwykłych, nie tych właśnie angielskich, nie tych takich um, botanicznych, one troszkę inaczej rosną, ale te takie zwykłe um, babciny, jak to się mówi, jak są na parapetach, pięknie wyglądają w, w, u nas na, za kościeżyną w tym... Um, w Skansenie na pewno we Wzydzach Kiszewskich. Kiszewskich. Pięknie tam mają właśnie te Pelargonie na oknach. To, to też się tam te liście przyklejają do tych okien, bo to są też takie malutkie te okienka. Ale Pelargonie sobie dają radę, także jestem za Pelargonią. Tak, to taka promocja regionalna będzie teraz wrzut. Polecamy Państwu <noise> Skansen we Wzydzach Kiszewskich. Oj zawsze. Wspaniały, Wielbiam. piękny Skansen, w którym prócz domów. Czy architektury drewnianej kaszub, są założone ogrody przy tych, przy tych domach. I to Takich są takie zagrody, odtworzenie, odtworzenie ogrodów wiejskich. Pięknie to się komponuje. Gdzieś łan zboża stojący, gdzieś właśnie kwiaty ogrodowe, warzywa. Pięknie to. Naprawdę przepiękne, wygląda. malownicze miejsce. Ale też tam, jak już mówimy o Wdzydach, to warto na pewno wspomnieć, że tam też warto pójść, żeby podglądać elementy architektoniczne, bardziej małe architektury, no, to chociaż to jest duże słowo może jak na, taką, na, taką, na takie budownictwo, ale słuchajcie, płotki różne, taki tyle sposobów na robienie płotków, przepiękne, e, naprawdę... Uwielbiam to miejsce i też wiosna, lato, jesień. Jesienią pięknie przebrawiają się drzewa tam i zimą też jest pięknie. O. No właśnie, mój płotek, ten nowy, o którym ci opowiadałem, który, który będzie nowym płotkiem, też jest pomysł zaczerpnięty ze skansenu, ale tego z w stoku skansenu. Bo tam no, też jest piękny, piękny skansen. Wszystkie skanseny są ekstra. Dobrze. I bo, ten koło sztyna i ten koło Sanoka kiedyś też odwiedziłam i też było ekstra. O, no jest taki koło Ciechanowca jest przecudne. E, także e, dobrze, wróćmy do tych pelargonii, bo ja nie wyczerpałem pytań o pelargonie. Jeśli one się wyciągnęły, przycinać? No, można je przycinać. Oczywiście, dlatego że jeżeli je przytniemy, to no, pobudzimy boczne pędy i one się ładnie rozkrzewią, a przy okazji możemy z tych obciętych części zrobić sadzonki. Także spokojnie. E, spokojnie można teraz przycinać, dlatego, że tak jak mówię, one po prostu, one zakwitną troszkę później, ale jeżeli to są takie sadzonki z przeznaczeniem na zewnątrz, no to jeszcze mają troszkę czasu do tego kwitnienia. Nie? Do ukorzenienia się i do kwitnienia. Mm. Magda Przybylak-Zanowicz, ekologiczny poradnik księżycowy, pisze w tym poradniku, że Yy, najlepszy czas na ukorzenianie jest kwadrze korzenia od 6 do 11 lutego, a później do, dobrym terminem będzie też kwadra liścia od 21 do 26 lutego. No to już, już coś yy, wiemy. Katarzyno, ale yy, wyjdźmy, wyjdźmy z takim razie z domu na razie. No właśnie ja jeszcze nie wyszłam. Dziś ja, 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 ja jeszcze. Znaczy ja już, Bo ja to już obiecałaś, że do zaczynam... połowy lutego nie będziesz chodzić po ogrodzie. Nie, nie do połowy. To nie chodzi tak o to chodzenie, bo to, 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 to wiadomo, tak jak mówiliśmy w poniedziałek, ja chodzę, ponieważ muszę już wydeptałam taką malutką, malutkie błotko do kur, do kompostownika. Ale to nie o to chodzi. Po prostu, widzicie co? W Anglii to jest tak w tym styczniu, że on strasznie korci, ponieważ z, y, parę. Y, pa... Jeden dzień wydaje się ładny, a później znowu jest okropnie. I tylko człowiek chodzi do tego ogrodu i tak się ne męczy, i tak ma nadzieję, i potem nic z tego się nie. nie albo przyjdzie wichura, albo nagle przyjdzie śnieg. Dlatego ja mam i tak tak strasznie dużo pracy ym, przy moim komputerze, a wychodzę na spacery i tak, bo chodzę z moimi cudownymi pieskami i kotami, które myślą, że są pieskami. E, także spokojnie, tego świeżego powietrza mam wystarczająco, ale ym, starałam się, dlatego właśnie, że mam bardzo dużo pracy innej, związanej z, z, z książką i zwyciękom. I z otwarciem ogrodu, i z, z projektami, i z tysiącem innych rzeczy, to starałam się w ogóle nie myśleć o ogrodzie, dlatego że i tak wszystko zazwyczaj robi, robi się za wcześnie. Ogrodnicy czekają tylko na starcie, z tymi stacaterami, nasionami w kieszeniach, i wszystko i tak jest za wcześnie. Dlatego ja stwierdziłam, że nie będę się w ogóle stresowała i do końca stycznia nie myślałam o ogrodzie, nawet się nie martwiłam. Ale z początkiem lutego teraz już powoli zaczynam właśnie się wdrażać, dlatego miło będziecie porozmawiać na temat tego, co robić w lutym i oczywiście. Już będę pisała zaraz za chwileczkę lutowy newsletter dla patronów, których serdecznie pozdrawiam. Bardzo, bardzo, bardzo ciepło w ten, w ten chłodny jeszcze początkowy lutowy dzień. I będę też starała się już robić jakieś rzeczy, ale oczywiście najwięcej rzeczy będzie się działo Zgorzałem. Tutaj jesteśmy już na bieżąco, mamy cały czas jakieś tam spotkania, telefony, już się namawiamy, co robić i już tam wy się wyruszyły. Ale i o wysiewach nie mamy mówić jeszcze dobrze. Jeszcze za chwilę, jeszcze za chwilę o tych wysiewach, bo chciałbym, żebyśmy wyszli z domu i zanim zajrzymy do zagonu warzywnego, rabaty jagodowej czy ozdobnej, żebyśmy przypomnieli, że luty to jest ten ostatni miesiąc, w którym możemy czyścić budki lęgowe. I koniecznie po prostu wyczyśćcie swoje budki lęgowe, swoje ptasie budki lęgowe, które są w waszych ogrodach. E, <laughs> swoje budki lęgowe. Chodzi ci o to, że mają mieszkania ludzie posprzątać sobie, tak? Też. Też, 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 mogą, nie muszą, mogą. To jest wybór. Ja dzisiaj wrzuciłem też na Facebooka taką tablicę edukacyjną lasów państwowych. Znaczenie drewna, które się rozkłada i chrustu, który się rozkłada w lesie dla przyrody, I, i napisałem tam fragment piosenki Elektryczny gitar, przewróciło się, niech leży. To jest mój ulubiony te w tej chwili <gry> e, cytat. Więc nie, nie, sprzątanie w ogrodzie spokojnie, e, nie, w domu, jeśli chcecie, e, możecie, ale chciałem Cię. E, e, Przypomnieć o, o tym sprzątaniu budek lęgowych, o usunięciu gniazd, o wyczyszczeniu budek lęgowych, bo za chwilę sezon lęgowy dla ptaków rozpocznie się i nie powinny one zaczynać kolejnego sezonu lęgowego na starych gniazdach, bo będą mieć coraz wyżej, coraz wyżej i bliżej tego otworu wlotowego, więc jajka pisklęta będzie, będą bardziej podatne na ataki drapieżników, które polują na młode pisklęta. W związku z tym to oczyszczenie budek jest bardzo, bardzo wskazane. No chyba też jest wskazane ze względu na to, że tam się zbierają jakieś pasożyty i syfki. Tak, też. Mhm. Można też wieszać nowe budki. My właśnie, to jest Absolutnie. jedna rzecz, na nasze liście wzgorzałem, będziemy wieszać nowe budki, ponieważ mamy dużo, u nas się niszczą budki szybko, ponieważ my mamy kryminalistów pod tytułem Dzięcioły i em, Sujki które tam ostro działają, dlatego my tak naprawdę potrzebujemy budek, które mają metalowe wejścia do, do domku. są okucia e, takie metalowe tak. na wloty, e, w, na otwory wlotowe. Mhm. Tak, dlatego one się na no, niestety niszczą i, i będziemy właśnie wieszać. To jest na liście wieszanie budek lęgowych plus e, dla, dla budek domków dla nietoperzy. Bo pamiętajcie, nietoperz twój przyjaciel, ponieważ zjada komary. Latają co mysz? Komary. Ok, to w takim razie y, z, z, rabata ozdobna, coś robimy? Znaczy, ja, ja myślę, że warto by było może na początku, znaczy to już nie jest początek, bo my cały czas ten początek mamy, a wcale już nie jest początek. Wiecie, co? Takie, za, takie, um, takie przykazanie może na luty jeszcze, dlatego że można, ale musicie sami, musicie sami osądzić sytuację, musicie sami podjąć decyzję, czy jest to dobry moment na zrobienie niektórych rzeczy, dlatego, że można. I ze względu na to, że są te zmiany klimatyczne, to ta pogoda faktycznie jest inna w Polsce, już nie ma tych takich zim skutych lodem, luty, tak? Ale nawet nawet Andrzej mnie rozśmieszył dzisiaj, bo powiedział, że może jak pogoda pozwoli, to wyjdziemy na prerie. Już chyba przesadził. Tu akurat już chyba przesadził. Ale w lutym <laughs> może, może. Ale właśnie, słuchajcie, jeżeli... Trzecia dekada lutego, kto wie, jaka będzie. jeżeli, jeżeli chcecie robić jakiekolwiek prace na rabatach, przycinanie, wykopywanie i dzielenie bylin, przesadzanie, dosadzanie nowych roślin, a także sadzenie na przykład roślin z odkrytym korzeniem, ponieważ jak wiecie, to jest dobry czas pomiędzy październikiem a kwietniem, kiedy one są w spoczynku na właśnie nasadzenie takich roślin, to można, ale musicie wejść do ogrodu i sami, za, sami zaobserwować, czy gleba nie jest jeszcze zbyt mokra. I ciężka. Jeżeli po raz 50, 55, przynajmniej mówimy to w tym tygodniu, gleba przykleja się do Waszych butów czy kaloszy, to oznacza, żebyście jeszcze na, na tą glebę nie wchodzili, bo ją zniszczycie, tak? Ją zniszczycie. Ona będzie miała zupełnie inne właściwości, kiedy ona będzie sucha, przesuszona. Ona już nie będzie się tak zachowywała pod waszymi stopami, jakby się zachowywała, gdyby była mokra, tak? Także pamiętajcie o tym, więc musicie sobie sami stwierdzić, czy możecie to zrobić, czy nie. Jeżeli pogoda na to pozwala, to jak najbardziej. I to jest ogromna, ogromna ilość rzeczy, które można sadzić do, do ogrodu z odkrytym korzeniem, na przykład to są drzewa i krzewy ozdobne, to są drzewa i krzewy em, oczywiście um, użytkowe, tak, Do sad w sadzie, w jagodniku, słuchajcie, róże, żywopłoty, no zylion różnych rzeczy, tak, to wszystko z odkrytym korzeniem możecie spokojnie sadzić, możecie przesadzać też takie rośliny, też będą z odkrytym korzeniem, tak, um, a my mamy nadzieję w Zgorzałem zacząć y, sadzić, jeżeli pogoda pozwoli, ten nasz y, jadalny ogród leśny, tak, permakulturowy, także to też byśmy chcieli to zacząć, ale to jeżeli pogoda pozwoli i jeszcze jedną rzecz możecie zacząć robić jeżeli pogoda pozwoli i też musicie sami stwierdzić, czy ta pogoda jest okej, okay, czy nie, to jest pierwsze przycinanie roślin i tutaj chodzi o na przykład jabłonie tak? O, o drzewa owocowe, ale jabłonie e, i na przykład niektóre takie najbardziej twarde, że tak powiem e, najbardziej takie wytrzymałe krzewy, jak na przykład rosa rugosa, tak wiele takich krzewów które, dereń, także e, czarny tak. bez e, jeśli jest konieczność przycięcia, u mnie trochę połamanych tak. gałęzi jest, e, po zimie będę musiał przyciąć jaśminowca będę musiał rozrzedzić troszeczkę prześwietlić słuchajcie, nie spieszcie się z, z przycinaniem dereni E, wiecie ten dereń? E... Sybirika, Deren, Flaviramea, później jeżeli macie wieżby, wieżba biała, ale nie taka wiecie nad, nad, nad wodą, tylko taka, którą uprawiamy raczej na te pędy jednoroczne, to słuchajcie, nie spiecie się tak bardzo z tymi, z tymi roślinami, ponieważ one cały czas dają nam piękny kolor w ogrodzie. Dlatego i, ale też nie możecie zostawić je zbyt późno, dlatego że jeżeli przytniecie je w momencie, kiedy one, zaczną już, kiedy one już ruszą do życia, kiedy te wszystkie soki zaczną krążyć po roślinach, to one się zniszczą <laughs> dlatego to jest ryzyk fizyk ale tak pod koniec lutego można by było już o tym myśleć ponieważ w marcu może być już za późno bo marzec już nagle jest wiosna tak luty jeszcze zima a marzec nagle jest wiosna a przy okazji można sadzonkować te krzewy o których e, mówiłaś krzewy mm. ne, ozdobne tak. można Robić tak. sadzonki z drewna, stykać no do, ziemnie, do ten, ziemniaków to tak jak, do ziemi. do ziemniaków pewnie też. <laughs> I mieć po prostu młode sadzonki. To tak jak Jacek mówisz, że jak, jak, jak upadnie, niech leży i się jeszcze ukorzeni. A tak często bywa. Szczególnie jak to wierzba jest, to no. potrafi się pięknie ukorzenić jeszcze chciałbym na chwilę przy tej rabacie ozdobnej. Nie wiemy jaka będzie końcówka lutego, ale wydaje się, że ta końcówka lutego będzie jeszcze zbyt wczesna do tego, żeby zasilać rabaty ozdobne, zasilać trawniki nawozami, choćby obornikiem granulowanym. Także Oczywiście. czekamy na to zasilenie, na te nawożenie. Czy to będzie obornik suszony, czy to będzie obornik granulowany, do czasu, kiedy nie ruszy w pełni sezon wegetacyjny, dopóki rośliny nie ruszą, bo tak. dając takie nawozy, nawet naturalne, które zawierają przecież azot, my pobudzimy te rośliny w jakieś cieplejsze dni do wzrostu i one zaczną rosnąć. Przyjdą zimne, bardzo zimne być może noce i po roślinach, albo po tych młodych przyrostach, szkoda. Czekamy naprawdę, aż ruszą w pełni rośliny, aż ruszy ten sezon wegetacyjny, nie przyspieszamy tego. Tak, to akurat tak jak mówiłam, że możemy wyjść do ogrodu na glebę, możemy przyciąć, jak jest pogoda, to akurat tak jak Jacku mówisz, nie możemy nawozić w lutym mhm. w ogrodzie. Na owocowej, to już powiedziałaś, bo już możemy przycinać i maliny, i możemy przycinać porzeczki czarne, czerwone, agreszt, kto i jakie tam krzewy owocowe ma już w tej połowie lutego, w tej kwadrze korzenia czyli nie, w kadrze, w kadrze uprawy, przepraszam bardzo, od 13, od 14 do 18 lutego będzie mógł te pracę sobie zaplanować przycinania. Nie będziemy tutaj opowiadali o tym, jak przycinać jabłonki, jak przycinać grusze, bo temu poświęciliśmy inne odcinki naszego podcastu, więc zachęcamy do tego, żebyście posłuchali na temat przycinania tych drzew owocowych i krzewów owocowych. Ważne jest to żeby po prostu prześwietlać w taki sposób, żeby jak najwięcej światła, jak najwięcej powietrza dochodziła, dochodziło do wnętrza zarówno krzewów owocowych, jak i drzewek owocowych, bo dzięki temu właśnie, że będzie przewietrzanie, że będzie można osuszać szybciej liście i owoce, będzie mniej chorób grzybowych, a dzięki temu, że słońce będzie dochodziło to one pięknie będą się wybarwiały, pięknie będą narastały na zasilanie drzewek i krzewów owocowych, też jeszcze za wcześnie, w lutym, więc tam nie idziemy. No i dochodzimy do tej mojej freudowskiej pomyłki sadzenia tych dereni do ziemniaków czyli dochodzimy do ziemniaków mhm. i do sadzeniaków. Wiele jest wątpliwości, albo wiele pytań było. Po pierwsze, o Wczesne ziemniaki, o te bardzo wczesne ziemniaki. Skąd pozyskać takie bardzo wczesne odmiany ziemniaków? To jest jedno pytanie, które się pojawia. A drugie pytanie, które się pojawia, no ale jak pędzić te ziemniaki? Co to znaczy pędzić ziemniaki i co potem z nimi robić? Bo przecież doświadczeni rolnicy mówią, że jak ziemniak puści te młode pędy, jak puści te kłącza swoje to posadzone do ziemi, one obumrą i nie będzie już z takiego ziemniaka plonu. Jest wiele, Kasia teraz trochę zmarszczyła nie wiem co tutaj powiedzieć nos, jak mówiłem to ale takie pytania albo takie wątpliwości się pojawiają. Więc, że jesteśmy oboje miłośnikami ziemniaków, to chciałbym, żebyśmy trochę wyjaśnili i chwilę poświęcili ziemniakom. Wiesz co? Możliwe, że rolnicy się śmieją z nas amatorów ogrodników, ponieważ my sadzimy tych ziemniaków o wiele mniej niż, niż rolnicy. I nie maszynowo to tak jak oni, to tak jak w sadach nie bielą drzewek, bo też by nie robili nic innego, tylko kończyli jedno drzewko i zaczynali przy, przy pierwszym, to tak samo rolnicy oczywiście nie będą pędzić sadzeniaków, no to jest nonsens. Niemniej jednak pędzenie sadzeniaków jest wskazane, ponieważ przyspiesza i w, 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 wspomaga później wzrost sadzonek w ziemi. One nie obumierają, one bardzo szybko w, dorastają do powierzchni gleby, bardzo szybko wychodzą i dlatego też nie ma sensu sadzić ich zbyt wcześniej. Odpamiętajmy o tym, że ziemniaki, ta część yy, zielona, która wychodzi ponad glebę, liście są bardzo, bardzo, bardzo yy, wrażliwe na przymrozki. Dlatego ziemniaki naprawdę warto sadzić dopiero w kwietniu, ja myślę. Yy, chociaż ja wiem, że Andrzej zawsze marzy o tym, żeby posadzić je pod koniec marca, ale potem zawsze się denerwuje, bardzo przykrywa je jakimiś pierzynami, żeby nie, nie ucierpiały. Dlatego, że gdyby przyszedł mróz i gdyby te części zielone ucierpiały, to pomimo tego, że one nie zabije to bulwy, ani pędu, które są pod ziemią, ponieważ w ziemi nie ma, mro, nie ma przymrozku, to niemniej jednak to bardzo osłabi roślinę i on tak jakby jednak popchnie, zepchnie do tyłu w tym całym wegetacyjnym procesie i ona po prostu później znowu wypuści pędy zielone ale to będzie później, tak, więc później ona zakwitnie, a to oznacza, że później będziemy mogli się naszymi ziemniakami cieszyć i to jest bardzo ważne, dlatego je też właśnie pędzimy, żeby wszystko można było troszkę zrobić wcześniej, no tak pędzenie każdej rośliny właściwie jest spowodowane tym samym, tak, że w takich warunkach ciepłych, bo w mieszkaniowych, czy w szklarniowych, czy w, czy w tunelowych pędzimy rośliny, które na zewnątrz jeszcze nie możemy wystawić, tak samo dalej, jak i ziemniaki. Jak pędzić sadzeniaki? Słuchajcie, jak weźmiecie takiego ziemniorka, do ręki. Czy to jest taki ziemniak ze sklepu? Czy to jest jakiś tam ziemniak, który znajdziecie w piwnicy? O, może znajdziecie w piwnicy jakieś ziemniaki, które wam pokiełkowały już, tak? Czy gdzieś tam w szufladzie? Ja akurat mam ziemniaki w szufladzie, wyobraźcie sobie. Um, to jest tak dziwne, nie? Bo ja mam taką szufladę na ziemniaki. Zazwyczaj jabłka w szufladzie trzymało się, ziemniaki. Zależy, co kto uważa za owoc. Um, I słuchajcie, i um, jak weźmiecie takiego ziemniaka do ręki, kartofla, jak to mówi mój dziadek, to zobaczycie, że on z jednej strony, i to tak jak jest jajko, tak? Jajko ma te takie bardziej ostre y, czubki. Czubek i, i dupkę. I, <laughs> czubek i dupkę, tak? I, i boczki. I jeżeli weźmiecie ziemniaka, to ono w sumie dwie dupki, można by było powiedzieć, i boczki. I na jednej, na jednej z tych dupek... <laughs> To dopiero jest elokwentny, profesjonalny podcast. Na jednej z tych, z, tych, z tych piętek znajdziecie dużo oczek, tak? I to są właśnie miejsca, gdzie zaczną wyrastać pędy. Potem te pędy popędzą do góry, do góry, przez, przebiją się przez glebę, wyjdą ku słońcu e, na zewnątrz i później na tym będą liście, potem będą na tym kwiaty, ziemniaki przekwitną i wtedy to będzie najlepszy moment, żeby je zbierać, wykopywać. Także e, pamiętajcie, że jak Chcecie je pędzić, to fajnie jest na przykład skorzystać z takich em, wytłoczek do jajek. Wytłaczanek. O, albo wytłaczanek, albo na przykład jak kupujecie jajka. Bo ja w ogóle nie kupuję jajek, więc ja nie mam takiego czegoś, ale gdybyście kupowali na przykład jajka w, w takich pudełkach na jajka, tak? Tam po na 6, 6 po 12. Na 10. No na 10, to też to warto, co w ogóle zawsze się ogrodnikowi przyda. To warto w ogóle zbierać. E, ogrodnik wszystko powinien zbierać. Wszystko się może przydać. I później właśnie te jajka stawiać na, na pionowo. Boże, jakie jajka. Jajka, nie jajka, sadzeniaki. nie jabłka. Sadzeniaki. Te kartofle stawiać tak, żeby te oka, oczki, oczka szły do góry. tak. I zobaczycie, że jeżeli te, te pędy, które wyrosną z tych, z tych, z tych miejsc, jeżeli one Będą takie długie, białe albo kremowe, właśnie takie, jakby były w mojej szufladzie, gdzie nie, miał, nie, nie byłoby światła. No to one będą kruche, one nie będą wypasione i one faktycznie mogą umrzeć po włożeniu do, do gleby. Bo to, to, nie ma, to nie ma tak wyglądać. One się po prostu wyłamią nawet. przy. Tak, to w ogóle to w ogóle nie, nie są dobre. Mo możecie spróbować postawić to, co tak jak mówiłam znajdziecie w piwnicy, ale, um, ale nie jak one są takie cieniutkie, długie i białe te pędy. Ale one powinny być słuchajcie grubaśne, zielone. I już na końcówkach, i wcale nie takie długie, dosłownie kilka centymetrów, i na końcu tych pędów już spokojnie widać listki ziemniaków. Także coś takiego u siebie, wiecie, no chyba się rozumiemy, że wasze mieszkania i domy wiosną muszą się zamienić w przechowywanie sadzonek, kiełkujących roślin, sadzonek pobieranych z tych pelargonii, wszystkich i oczywiście sadzeniaków, i tak dalej. Tak, nasze parapety zamieniają się teraz w tak jakby w ławy szklarniowe i Miejsce na parapecie powinniście też znaleźć dla ziemniaków. Te ziemniaki nie będą potrzebowały słonecznego parapetu. One nie będą potrzebowały ogromnego ciepła. Spokojnie możecie postawić je nawet na takiej wschodniej stronie. Nic im nie będzie. Tak, One nie muszą mieć dużo światła. Ale dużo nie mogą światła. być bez światła. Nie mogą być bez światła. Nie mogą. No nie, no bo im będą więcej tak jak światła, te tym lepiej. Tak. One nie muszą mieć pełni, ale nie muszą. im więcej światła, tym, muszą, tym lepiej no. dla nich, bo będą bardziej krępkie. Te młode kiełki i bardziej zielone, o w zależności od zmiany. Czasami nawet takie aż wpadające lekko fiolet, no. Ale spokojnie, my mamy ziemniaki na takiej najgorszej, najparszywszej wystawie i one zawsze dobrze wyglądają, no bo bez przesady jeszcze jakieś, musi być jakieś tu priorytety. Nie? Najbardziej słoneczna zawsze dla pomidorów i dla pelargonek. Także słuchajcie, jak najbardziej, jeżeli macie dostęp do ziemniaków, do sadzeniaków, to możecie się w to bawić, to jest bardzo fajna rzecz. Warto jest sadzić ziemniaki później też w workach, te wczesne. Myśmy mieli w takich workach też ziemniaki w zeszłym roku, było bardzo fajnie. To jest taka, wiecie, to jest naprawdę ym, frajda wykopać sobie takie ziemniaki na obiad ponieważ są tak smaczne, w ogóle te co sprzedają, zresztą na pewno wiecie, dlatego że uprawiacie swoje własne warzywa, ale ziemniaki i pomidory właśnie to szczególnie, czy truskawki, szczególnie te, które sprzedają w sklepach, to w ogóle nie mają żadnego smaku, ani zapachu przy gotowaniu w porównaniu z tymi ziemniakami, które my wykopujemy z ogrodu, także warto, warto, warto. A nie wiem Jacku skąd, skąd je wziąć, ty mi powiedz. Na razie nie wiem, będę wiedziała, ale jeszcze nie teraz. Wiesz co, znaczy w, w, w tym sensie, że rzeczywiście w Polsce jest kłopot. E, jeden ze sklepów internetowych, Świat Kwiatów, mm. wydaje mi się sprzedaje, ale wysyła dopiero pod koniec marca te e, no. ziemniaki. Więc pod koniec marca, jak przyjdą no to już nie będzie możliwości pędzenia, będzie można posadzić po prostu i czekać jak wyrosną, no ale to zawsze jest strata i opóźnienie, strata w tym sensie, że opóźnienie tego procesu wegetacyjnego. Chyba jak rolnicy nam mówili. Być może od rolników są kupowane wiesz, w większych ilościach i sprzedawane. Ja polecam po prostu, jeśli mogę cokolwiek polecić, zajrzenie na nie wiem Allegro zajrzenie na Elixie na Elix poszukanie oferty jakiegoś rolnika ja dzisiaj przed tym podcastem wszedłem na Elix sprawdziłem w Rumi jeden z ogrodów ekologicznych czy, czy rolników ekologicznych poleca dosyć ciekawą i, i smaczną odmianę bardzo wczesnych ziemniaków z, z ekologicznych z certyfikatem Czyli, czyli wiesz, potwierdzonych, że rzeczywiście są uprawiane w sposób ekologiczny, i można, myślę, spokojnie porozmawiać i, i kupić odpowiednią ilość sadzeniaków. Większość ofert, niestety, to jest worek 15-25 kg. No to, no to można zjeść większość sadzeniaków. Znaczy, wiecie co? No, sadzeniaki są no, sadzeniki to są normalne ziemniaki, tak? Nieco mniejsze, mniejszy kaliber nieco. Wiesz, ile się naobierasz? Ale ja nie obieram ziemniaków. To chyba dla kur nie obierasz ziemniaków? Nie, ja nie obieram ziemniaków. To już, ja nie, znaczy, ja nie wiem, może one są mają jakieś skóry grube, ale ja tak szczerze mówiąc nie obieram. My w ogóle nie jemy też tak za bardzo piret, tylko robimy sobie tam jakieś rzeczy z takich ziemniaków nieobieranych. No dobra, ale już nie będę gadać o ziemniakach, bo przecież <grym> e, słuchajcie, znaczy nie, to ja robię ziemniaków. Chociaż mogę opowiedzieć, ale to chyba nie, nie o to chodzi. O, ja też mogę powiedzieć. Wiesz co, ale powiem wam, że sadzeniaki w Anglii tym się różnią od takich ziemniaków, które można kupić w sklepie, że one wszystkie sadzeniaki w Anglii, tak naprawdę te, tak powinno przynajmniej być, one są z północnej Szkocji. One są uprawiane specjalnie na sadzeniaki w miejscach, gdzie naprawdę nie ma żadnych chorób. To jest bardzo ważne, jeżeli wybieracie swoje sadzeniaki, to musicie wybierać najpiękniejsze bulwy, najmniej, pokazując jakiekolwiek oznaki, jakiegokolwiek stresu. Mój sąsiad Marian, właśnie on oczywiście swoje sadzeniaki zawsze co roku bierze, mogłabym tam na przykład od niego wziąć, od tego Mariana, bo każdy pewnie, pewnie by mi dało tej porze roku już, ale on właśnie tylko takie przebiera, tylko naj, najzdrowsze. No. Ja chyba zamówiłam ziemniaki, ale teraz nie pamiętam właśnie. Ktoś tak z tym ziemniakami się zamawia wcześniej, a tak. potem już człowiek nie wie, czy zamówił, czy nie zamówił. No, to widzisz. Sensu. To sobie wpisz kalendarzyk, żeby sprawdzić, czy już zamówiłaś ziemniaki, czy nie. Ja mam chyba cztery kalendarze, albo i sześć. I to weź ten właściwy. Nawet mam jeden z jamniczkami. No, ja wiem. Ja wiem, no dobrze, jesteśmy przy warzywach, bo ziemniaki to warzywa. Chociaż trzymane w szufladzie to można traktować jak owoce, jak jabłka, które się trzyma w szufladzie. Katarzyna stara mi się pokazać teraz swoje jamniczki. Nie, ja mam tam kota. Ja mam na parapecie Ach, kota, kota. Obok jest jeden ja, ja, jamnik w prawo, a w lewo też jest jamnik, tylko ten na lewo śpi, śpi na tym, na, 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 na biurku. I on nie ma żadnej poduszeczki, jest go szkoda. Bo kot zajął. No tak, jest taki wielki, ten kot rachnie To jest normalne, Wiesz, to jest akurat normalne, że koty mu dominują noga mu zwisa. w domu nad takimi e, rozpuszczonymi pieskami. On się nie mieści w tym łóżku psim, ten kot. On jest większy od psów. Obydwóch naraz. Wiadomo, kto rządzi w domu w takim razie. Katarzyno, dochodzimy do tego kalendarza wysiewów, bo czas leci, a my przecież musimy powiedzieć, co będziemy wysiewać. Powiedziałaś, że wzgórzałem zaczęły się już wysiewy. Si, wczorajem zaczęły się wysiewy em, w środę, no bo pamiętacie, że teraz tutaj zaraz, ja muszę zajrzeć do naszego magicznego kalendarzyka, e, chociaż przy pierwszym zaglądam, ale już zapomniałam. Do 3 lutego. E, Jest tak, do, 3, do czyli do, do, do jutra, tak. Em, w środę em, u nas zostały wysiane bakłażany, papryki słodkie i papryczki chili. Tak, to poszło na pierwszy rzut, że tak powiem. E, oczywiście to była kwadra owocu, więc fajnie jest wysiać w tym czasie, jeżeli nie, to spokojnie. Tak jak mówili, mówimy Wam, że zawsze warto jest wysiewać po połowie lutego, ale Alina postanowiła już, już teraz to, to wysiać, ale to jest ok, w, w lutym jest ok, e, Będzie to szło do, podgrze do takiego propagatora, tak, do takiej e, mnażarki, rozmnażarki, która, która ma podgrzewaną podłogę, jest zakrywana od góry takim plastikowym daszkiem, także... E, one są wysiewane do doniczek P9, ponieważ mamy bardzo dużo różnych odmian, swoich własnych, zatrzymujemy swoje własne, zbieramy nasiona i później mamy tego tyle. Szkoda po prostu wszystkiego nie uprawiać, chociaż potem jest stanowczo za dużo. Także, żeby jak najwięcej tych nasion zmieścić do tej mnożarki, do tego propagatora, to właśnie robimy to w doniczkach P9 i później pikujemy, jak, po, jak te papryki urosną. Ale najwięcej papryk, bakłażanów mniej, dlatego że mamy swoje bakłażany przecież ze sklepu. <laughs> Zawsze uprawiamy. Uprawiamy te bakłażany, które mamy. Zresztą, wszystko uprawiamy, co mamy tutaj w tym, w tym naszym sklepie. Ale bakłażany są niesamowite. Słuchajcie, w zeszłym roku bakłażany, nie wiem czy to pamiętasz Jacek, jakie były, ob, jakie były obfite, właśnie ze sklepu. Ja wiem, bo ja tak sam je miałem w Donicach. Madonna. Pięknie wyrosły. E, nie pamiętam, jak się nazywały. to no Madonna, właśnie... chyba te podłużne takie bakłażany, tak. dłuższe, których to znaczy już nie ma w sklepie. Takie... No właśnie, nie. Te długie to są właśnie te faselis i one są, mhm. już ich nie ma, a jest, Madonna jest taka bardziej tradycyjna, taka grubaśna, tak? taka, taka okrągła, ale podłużna. Także to jest, tak, to jest ten, to jest ten bakłażan taki normalny, że tak powiem. Tak? I jeszcze tutaj mamy jeszcze sporo tych bakłażanów, akurat tej Madonny, bo żeśmy dorzucili. Madonna świetnie. Musakę zrobiłem z Madonny no, ze swoimi ma pomidorami. Przepyszne, przepyszne to było. Eee, dobry bakłażan nie jest zły. <laughs> Nie, ale po prostu w zeszłym roku to ja po prostu byłam w szoku, nigdy takich bakłażanów. Te, te szczepione warzywa są naprawdę naprawdę e, bardzo, bardzo, jak się to mówimy, wyprzane. Słuchajcie, czyli najbliższe, najbliższe dwa dni to będziecie mogli kleomę ciernistą, tak jak często powtarzamy, mhm. bo ona rzeczywiście długo potrzebuje. Werbenę patagońską możecie już spróbować wysiewać, jeśli bardzo, bardzo tego chcecie. Katarzyna już powiedziała o papryce. E, tak, Papryka, i... papryczka chili, mm -hmm. bakłażan, bakłażan. E, ja będę wysiewał Bób. Bób, tak. bardzo wczesny bób. bób groszek do, pachnący. Do tego, żeby uprawiać go wcześniej na zagonie przed późnymi kapustnymi, więc muszę go szybko mieć. Szybko, w, albo inaczej w odpowiednim momencie uszknąć, żeby szybko dojrzał i równomiernie i potem, żeby zwolnił miejsce na te późne kapustne. Groszek pachnący, powiedziałaś tak? Ewentualnie. Tak. Ewentualnie, jeszcze, jeśli możecie, to pelargonie, jeśli, jeśli chcecie wysiewać własne pelargonie. I petunie też można, już jak, jak już jesteśmy przy takich wysiewach takich roślin. Petunie też, bo petunie też dobrze rosną z nasion. Um, tak, to wszystko, to wszystko tutaj w, tej, w, tym, w tym okresie owocu, w tym kwa, kwadrze owocu. Później będą oczywiście um, korzeniowe. Od 6 do 11 lutego jest kwadra korzenia. Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie wysiewać, to w korzeniowych możecie siać, a nawet warto i bardzo, to, i to bardzo warto siać cebulę, e, warto siać por i warto siać e, seler. Uh -huh. I pędzić ziemniaki. I pędzić ziemniaki. I potem są liściaste i w liściastych, słuchajcie, możecie zacząć wysiewać rośliny, które najwcześniej zostaną wysadzone do ogrodu albo nawet można już wysadzać je do, do nieogrzewanej szklarni czy nieogrzewanego tunelu. I to są właśnie no, między innymi rośliny takie liściaste, bardzo popularne, które y, są z rodziny kapustnych, to są musztardowce, y, jakaś rukola, tak, to wszystko jest to samo. Słuchajcie, możecie, to samo szpinak, jakieś pierwsze sałaty, ja myślę, że koperki, takie rzeczy, to spokojnie. Tylko nie bazylię, tak? Broń Boże, nie, bazylię, no bazyli bazylię. na bazylii jeszcze nie. Ja wiem, ale tak mówimy o tych liściastych, może ktoś jeszcze pomyśleć, a bazylia? Ale bazylia, słuchajcie, tutaj nie pasuje do tego zbioru, o którym mówię, ponieważ bazylia uwielbia ciepło. Ona jest zupełnie inną rośliną. To już jest roślina ciepłolubna, którą wysiewamy później. Powiedziałaś mhm. o zieleni, zieleni orientalnej, bo tak. też można ją wysiewać. Kapustę wczesną polecam Kafior. Wam. Tak, yy, polecam Wam, polecam Wam bardzo, e, żebyście spróbowali wysiewać groch cukrowy na pędy. Na pędy. Na młode pędy. I jak to się, Kasiu, robi? Jak to się robi? To się tak robi, że bierze się naczynko. Em, takie troszecz... Dobrze by było, żeby to naczynko było troszeczkę głębokie, nie, nie talerz. Troszeczkę głębsze. Może być jakieś takie do zapiekania, na przykład zrobiłem zapiekanek o coś takiego, e, gaśmie, albo coś takiego, do tarty. I słuchajcie, i dosłownie wysypuje się. Tylko trzeba mieć dosyć dużo tych nasionek, i to jest właśnie problem, to czym się czy kupuje. Dlatego się kupuje, na przykład w Anglii, specjalnie się kupuje na, na pędy tak, ym, nasiona groszku na pędy i po prostu no, one są tańsze, to są zupełnie inne odmiany. Ym, I na maksa się wrzuca tych nasionek, tak, żeby one się dotykały, bardzo dużo. Podlewa się, stawia się na parapet, idzie się na kawę, wraca się i już wrosło. <grytanie> Dlatego, bo to naprawdę szybko kiełkuje. No, może trzeba tam tych kaw parę dni pić, ale naprawdę po kilku dniach już będziecie mieli pierwsze zielone pędy. Poczekajcie aż a te sadzonki będą miały jakieś, wiecie, no jakieś yy, sama linijka. U nas to się robi w kiełkownicach. Ale nie, bo przecież one muszą być takie. W no, ja kiełkownicy wiem. jest za mało miejsca. Takie. Kasia podkazała mniej więcej 12 cm. No, 10 cm to na pewno. Mhm. I dodaje się po prostu smakują jak, jak groszek. Smakują jak groszek, te młode pędy i można jeść delikatne, smaczne. Ale w, tak jak mówiliśmy podczas live'a, prawda? Jacku, przecież te wszystkie e, mikro listki, tak. te kiełki, no przecież kiełki em, słonecznika, one są takie, one są takie wy, wypasione, że prawie jak pędy, pędy też. No wszystko, no pędy, to są pędy, tylko one są takie grube, prawie jak jakby siadło mięso. To dużo można robić, słuchajcie, aż za dużo szczerze mówiąc. Już się spociłam od tego dzisiaj wymyślania, co robić, i może to dlatego, że zjadłam przed chwileczką kary um, z dyni, ponieważ my jeszcze mamy, słuchajcie, my mamy wszędzie dynie. Za sofą, koło sofy, na krześle w kuchni, na oknie w salonie. My mamy wszędzie dynie. My będziemy jeść te dynie chyba do przyszłego roku. Smacznego w takim razie. Znaczy, do przyszłego roku nie sądzę. E, ale na pewno do e, późnej wiosny. O. No ale tak kary co tydzień jemy takie dal z, z, z dynią. I Nie macie y, dosyć i z, i z. No właśnie mam dosyć. Z, dal z dynią i z kalafiorem. Bardzo smaczne, naprawdę. Ale kurczę. Nie widzę końca tego, nie widzę światełka na końcu tunelu, jeżeli chodzi o Tydynę. Dobrze, to y, już takie, takie podsumowanie tych y, y, terminarzy wysiewu. 6-11 lutego. Warzywa korzeniowe od 21 do 26 lutego, rośliny liściowe i, i tu uwaga, od 28 lutego już będą znowu rośliny kwiatowe, owocowe i tutaj będzie też już sporo wysiewu, ale o tym powiemy w kolejnym podcaście, który będzie bliżej marca to, co należy wysiewać. Ja chciałbym przypomnieć naszą akcję sprzed roku, Katarzyno, i żebyśmy pilnowali sami siebie, żebyśmy wspromowali tę akcję, mniej torfu, hashtag mniej Torfu, mhm. żebyśmy w naszych planach wysiewowych, naszej społeczności, kupując podłoże do wysiewu, kupując doniczki, czy pojemniki takie biodegradowalne do wysiewu, unikali, jeśli to możliwe, unikali wszelkiego rodzaju zastosowań torfu. Torf jest zbyt cennym składnikiem naszego środowiska, bardzo długo się odbudowuje, my to naprawdę mocno, gorąco Was zachęcamy, żebyście nie używali torfu, albo jeśli z jakichś przyczyn nie możecie nie używać, nie wiem jakie to przyczyny, ale może, może ktoś po prostu musi, bo inaczej mu się nie wiem, coś nie uda, bo nie, nie potrafi... Albo może kupił i ma dużo i musi użyć. Tak, więc żebyście myśleli nad tym, jak zaoszczędzić te wszystkie torfowe substraty, które macie, które będziecie użytkować, żeby jak najmniej tego torfu używać w naszych ogrodach. Jak najbardziej, słuchajcie, w ogóle nie ma o czym mówić, jesteśmy bez torfowi. ja tutaj w Anglii jestem bez torfowa. jesteśmy bez torfowi, wzgorzałem um, i co możemy to robimy, żeby właśnie przekonać Was, ja może, no fingers crossed, mam taką nadzieję, że może w tym roku będę mogła zorganizować coś, wzgorzałem na te właśnie na, o tematyce y, tych torfów, mokradeł, bagien, y, co tam się dzieje, jak one są ważne dla, naszego, dla, naszego, y, dla naszych ekosystemów, no, to są ważne Ekosystem, naszego środowiska. Także to jest bardzo, bardzo ważny temat. Dobrze, że przypomniałeś Jacku, a ja od siebie jeszcze chciałam was zaprosić na, na warsztaty do nas, do ogrodu, do skorzałego. proszę. Ponieważ powiem wam szczerze, że 80% miejsc na wszystkie warsztaty jest już zajętych. Ja jestem naprawdę w szoku, bardzo jestem wam wdzięczna, że się tak interesujecie, że chcecie brać udział. Naprawdę mam tutaj otwarty przed oczami um, otwartą tabelkę i jestem, jestem pod wrażeniem ale mamy jeszcze miejsca na warsztaty wiankowe, piękne warsztaty wielkanocne, robienia pięknych dekoracji naturalnych z takich składników, które znajdziemy w ogrodzie czy w lesie, czy w sadzie, czy w jakichś haszczach, tak? Żadnych, żadnych plastików i, i, i jakichś takich wiecie rzeczy zupełnie niepotrzebnych jednorazowego użytku. Także mamy jeszcze miejsca na wianki, że tak powiem. Mówię na to wianki, ale to są ogólnie ozdoby naturalne na Wielkanoc i to jest w 26 marca, w niedzielę, to już jest naprawdę niedługo, nie, nie no dwa miesiące i to jest um, przed, świę, przed świętami, kilka tygodni przed świętami um, właśnie wielkanocnymi i jeszcze mamy, jeszcze w marcu mamy cztery miejsca, a mieliśmy 30 miejsc, a zostało nam cztery miejsca na warsztaty um, wiklina, wiklinowe, tak, czyli jak robić um, takie Proste konstrukcje w ogrodzie, jakieś płotki, jakieś stożki, jakieś inne elementy z wikliny. Mamy jeszcze cztery miejsca, także ale tylko 31, w 31 marca w piątek. Także jeżeli chcecie, to zapraszamy, to są bardzo fajne warsztaty. Prowadzi je Sylwia, która przyjeżdża do nas z Warszawy, która jest specjalistką właśnie w wykonywaniu różnych niesamowitych rzeczy. Ona oczywiście umie robić wszystko z, tego, z tej wikliny, łącznie nie wiem, z, z, z domkami dla jeży i tak dalej. Ale nas będzie uczuła takich podstaw. Także, jeżeli nic nie wiecie na, na ten temat, to ten warsztat jest dla Was. Polecam szczególnie, w sposób szczególny, warsztaty wikinowe, bo dwukrotnie miałem okazję wpaść, przyjrzeć się. I każdy, kto uczestniczy w tych warsztatach wiklinowych, musi pamiętać, że z czymś wróci. Że z czymś tak. wróci. Z... No z wiankowych też wróci, z wiankami. Jasne, jasne, ale wróci z własną konstrukcją, więc słuchajcie, musicie przewidzieć, że trzeba będzie ją jakoś przewieźć. No, przyjechać samochodem, no, <grym> nie, no pociągiem, może nie pociągiem, Może nie, można pociągiem, tylko że trzeba, można. że będziecie z radością wracać z jakimś na przykład stożkiem przez siebie stożkiem. Stożki są super, naprawdę słuchajcie, one są tak przydatne w ogrodzie. Nawet jakie macie tylko taras i chcecie posadzić coś w Donicy, to taki stożek wstawić do Donicy obsadzić go tunbergią, klematisem, jakimiś gruszkami pachnącymi to jest fantastyczny, taki przestrzenny element, który możecie dodać do siebie do ogrodu, czy do właśnie do tarasu, czy na balkonie i zupełnie w ten sposób zmienić wygląd tego miejsca nadać mu dynamizmu. Dynamiki. Luty w ogrodzie ekologicznym. Dziękuję Ci Katarzyno. Życzę Ci miłego w takim razie lutego. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Zapraszamy w poniedziałek na godzinę 20 na nasz fanpage na Facebooku. Na kolejny ogrodowy live, w którym rozmawiamy o ogrodach ekologicznych, ogrodach uprawianych zgodnie z naturą. Dziękuję tak pani jest. Katarzyno. Do widzenia Dziękuję. pani. Proszę pozdrowić jamniczki i kotki. Dobrze i proszę pozdrowić siebie w householdzie wszystkich, również te myszki wywożone na roboty. Nie na roboty, na nieużytki. Na nieużytki. Dobrze, papa. Pa.